Dzień dobry. Pomimo tego, że widoki tutaj bardzo ładne, bo jesteśmy nad jeziorkami z ładnym widokiem, to śniadanie zjemy jednak gdzie indziej, bo zapach ryby z rana się zrobił tak intensywny, że nie da się wytrzymać. Jedziemy. Często w komentarzach pytacie, co jemy. No więc ostatnio mamy taką trochę meksykańską fazę, bo jemy dwa razy dziennie tacosy i burrito z warzywkami jakimiś i z guacamole i salsą. Zaraz wam pokażę. Tu się robią placki do tacosów, salsa i guacamole. Pomidorki, ogórki, mango i zaraz będziemy wszystko zawijać. Nakładamy guacamole, czyli taki smarowidełek zrobiony z awokado. Potem pomidorki, ogóreczki i mango. I troszkę dużo tego mango, co? Na bogato. I jeszcze salsa do tego. I zawijamy w te stryberka. Om, nom, 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 nom. Dawaj, kochana. Cześć. Cześć, cześć. Dawaj plecak. Puszczaj plecak. Oddaj go. Oddaj plecak. Dzisiaj wreszcie skończą się problemy z obiektywem. Zaraz idę odebrać do Best Buya.
nie chodzi. Zmieniamy. Dzień dobry, nowy obiektyw, nowa jakość, zero trzęsienia, zero pisków jakichś. Wow. Oddalam, samostrzy, przybliżam. Samostrzy, ale super. A w ogóle to ciekawe jest to, jak kupiłem ten obiektyw, bo nigdzie go nie było i musiałem go zamówić przez internet. Zamawiając przez internet mogłem sobie wybrać, w jakim mieście chcę go odebrać i podałem dane karty, zostały zablokowane środki i przyjechałem tutaj do Best Buya, odebrałem go i tak naprawdę nic nie musiałem pokazywać, tylko musiałem powiedzieć, jak się nazywam i tyle. Dostałem, wyszedłem, mam obiektyw. Super dla kogoś, kto tak jak my nie ma adresu w Stanach i nie może sobie wysyłkowo zamówić, bo nie wie, gdzie będzie jutro mieszkał. A, jeszcze ciekawostka, ile ten obiektyw kosztuje. Tutaj kosztował $800, w Polsce kosztuje jakieś 3,5 tysiąca złotych, czyli minimalnie taniej, no ale wciąż i tak całkiem sporo, jak za rzecz, która się zepsuła sama z siebie. Tak jak pewnie zauważyliście, dzisiaj dołączyły do nas trzy kolejne osoby i za chwilę trochę o sobie opowiedzą. Cześć, jestem Ada. Jestem z Gdyni, mam 22 lata i już raz byłam z Karolem i Olą 3 lata temu. W sumie to w tych samych rejonach, poza Meksykiem, Nowym Meksykiem, zwiedziliśmy te same stany. Bo to jest początek, wstawka na początku. To jest piosenka zespołu The Cranberries, którego wszyscy znają z Zambii, ale mają super asortyment i to jest inna ich piosenka. Cześć, mam na imię Karolina, pochodzę z Poznania, mam 37 lat, tak, dobrze słyszycie, takich ludzi starych też biorą. Pracuję jako pracownik biurowy w służbie zdrowia, uwielbiam kraftowe piwa i, jak przystało na starą pannę, koty. Cześć, jestem Regina Falangi, pochodzę z małej miejscowości w Małopolsce. I jestem teraz tutaj po raz pierwszy z Olą i Karolem i tak naprawdę nie wiem, co jeszcze o nich mogę sądzić, ale mam nadzieję, że przez te 2 tygodnie poznamy się jak rodzina. Lubię poezję, dobrą książkę, góry i lubię muzykę, taką, jaka leci akurat. Taka zawsze jest dla mnie dobra. Co mogę jeszcze więcej o sobie powiedzieć? Chciałam być kiedyś prawnikiem. Chciałam być kiedyś lekarzem. Nie wyszło. Nie wiem, co robić w życiu, ale czuję się z tym dobrze. Dobrze się czuję sama z sobą. Pozdrawiam. I co, dziewczyny? Nie ma to jak rozkładać pierwszy raz namiot po ciemku? No, jest super. O, a to ta sama firma co nasza. Czyli też pewnie będzie przeciekał. Tylko, że będzie większy, więc się więcej wody zmieści. Będzie przeciekał bardziej. A Karolina ma za to najlepszy namiot, sprawdzony. Karolina ma saunę. Ale jest niezniszczalny, niezatapialny, niezwiewalny i kosztuje 120 zł. 99. No. Jeszcze lepiej. O, a dziewczyny mają namiot z prądem. Czemu ma gniazdko? A, bo to tędy wsadzasz, podłączasz się. Cholera.